Przyszedł nasze święto tutaj, zaraz przy ołtarzu wszystko rozpoczniemy, tak jak w czasie każdej świętej, ale pamiętamy gorąco o modlitwie w intencji tych, którzy dzisiaj po raz pierwszy założą strój ministranta. W imię Ojca, a opiekun ministrantów ksiądz Krzysztof w intencji wszystkich ministrantów, ich rodziców, przyjaciół i tych, którzy na dzisiejszej uroczystości tutaj razem z nami są. Na początku każdej mszy świętej co robimy? Kto mi powie? Co się na początku każdej mszy świętej czyni? Modlimy się. Modlimy się podczas całej mszy świętej, ale na początku przychodzimy, aby co zrobić? Proszę. Aby się przywitać z Bogiem. To dobrze, ażeby się dobrze przywitać na tezą w serce. I dlatego na początku przeprosimy Pana Jezusa za wszystko, co może być pamiętane. Thank you.
się przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z nim wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Bądźcie błogosławieni Ojca mojego. Weźmijcie posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem zbrawniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przybyliście mnie. Przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić, kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię, kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie. Król im odpowie, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie. Idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają mi ci, Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie. Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwie zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Świętego. Amen. Drogi Księży Przewodniczący, w imieniu chłopców, którzy stoją przed Tobą, proszę o dopuszczenie ich do służby liturgicznej oraz o udzielenie im błogosławieństwa Bożego. Czy są świadomi wielkiej godności ministra, tak i jego obowiązków? Zostali o tym pouczeni. Kochani chłopcy, znając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary. Będziecie dawać znaki z rękami, podawać dary ofiarne oraz na cześć Boga prosić drodzy ministranci, dla umocnienia waszej woli, słuszcie przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenie. Niech przystąpią ci, którzy mają być dzisiaj przyjęci pod gronem ministrantów. Kudlewski Marek. Bryński Hubert. Jest. Grzybek Krystian. Jestem. Górecki Piotr. Jest. Iwański Maciej. Jestem. Kępiński Piotr. Jestem. Kępiński Jarosław. Jestem. Kamiński Mateusz. Jestem. Kalinowski Michał. Jestem. Lewandowski Piotr. Jestem. Jankowski Łukasz. Jestem. Szumski Tomasz. Jestem. Wiśniewski Krystian. Jestem. Wiśniewski Karol. Jestem. Zemlak Jan. Jestem. Ziółkowski Mateusz. Jestem. Ziółkowski Michał. Jestem. Szakowiecki Mateusz. Jestem. Wszyscy razem za chwilę usłyszcie Bogu przyrzeczenie. Panie Jezu Chrystus, Król Wszechświata, Twoje święto, stajemy przy Tobie, jako nieznani świętujemy. Zawsze Tobie, jako uczestniczy w kulturze poważa i dawać innym przykład wiary w to, co się na nim dokonuje, Twoją modlą. Ślubujemy Ci, Panie! Chcemy w codziennym życiu być przykładem życia zgodnego z wiarą, którą jako ministranci chcemy swoją postawą zawsze wyznawać i
dla niej zachęcać. Ślubujemy Ci, Panie. Ślubujemy Ci, Panie. Niech ministranckie zawołanie Królu nam Chryste rozbrzmiewa w nasze serca i umysła i niech włożone będą ustami, które, aby jak najczęściej przywołały Ciebie w domu świętej i ogłaszały Twoje orędzie miłości Boga i człowieka. Ślubujemy Ci, Panie. Ślubujemy Ci, Panie. Wypełnienie tego ślubowania niech nam dopomaga Twoja i nasza Matka Maryja, którą z miłości do nas nam ofiarowałeś za orędowniczkę i opiekunkę. Na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta, przyjmijcie pomysł. Wszystkie dzieci obserwują. Ministrali się wraz z księdzem odbierają szansę, a zakładają kandydatom piękne białe kąże. Przybyć tutaj kilka się tego ołtarza, by otrzymać kąże, palerynkę i wysłużyć Chrystusowi, drugiemu człowiekowi. Pamiętajcie o dobroci, miłości rodziców, wychowawców, księży, szczególnie księdza opiekuna, za siebie, ale przede wszystkim za swoich rodziców. I wyprawiajcie, przypominajcie o obowiązku ministranta. Wszystkim tutaj zgromadzonym chciałbym serdecznie podziękować za obecność na tej uroczaj Szczęk Boży. Zapraszam w imieniu wszystkich nowych ministrantów tej parafii. Kochane dzieci, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze kazanie właściwie się już odbyło, bo wszystkie dzieci obserwowały, jak tutaj kandydaci na pierwszych ławkach najpierw stali przy nich, później siedzieli, później wychodzili ręce i tak drżały. Kto to widział? Widział ktoś czy nie? No ja też widziałem. Właśnie o to chodzi. Ręka na mnie. Patrzcie, jakie to jest przeżycie, jak się trzyma piękną, białą kążę i już tą szarfę zabiorą, przestaje być jakimś tam kandydatem, tylko jestem już prawdziwym ministrantem. I to patrzcie na oczach wszystkich. My wszystko, żeśmy widzieli, obserwowali i słuchali takich słów, które nazywamy ślubowanie. Co to znaczy ślubowanie? Kto mi powie? Znaczy, jak się do kogoś przyłączy. W szkole się przyłącza.
Pana. W szkole się przyłączam, w kościele do Pana Jezusa się przyłączam, prawda? Dobrze. I co w tym ślubowaniu się mówiło? Kto słuchał uważnie, bo niektórzy to wiecie. Patrzycie, tak nie widzieli, o co chodzi. Kto wie, co oni mówili, powtarzali po ministrancie seniorze. Co powtarzali? Proszę, już. Ty byłeś pierwszy. Ślubujemy. Ślubujemy, to znaczy przyrzekamy. To znaczy, że od tego momentu chcemy być jakimi ministrantami? Jakimi? Takimi ślimokami, tak? Takimi, którzy nie pamiętają o służeniu przy ołtarzu. Którzy, a co mnie tam? Było, skończyło się. Jakimi? Wiernymi i dobrymi. Wiernymi i dobrymi ministranci słuchają. Już ministranci, już nie ma kandydatów, przynajmniej na razie. I zauważcie, kochani, jak tutaj dziewczyny na was patrzyły. Ja wszystko obserwowałem z boku. Ministranci się pięknie stoją, a dziewczyny obserwują. A to mój kolega, a to mój braciszek, a to może mój narzeczony, prawda? To są wspaniałe chwile naszych wspólnych przeżyć. Bo właśnie dzisiaj jest wielkie święto ministrantów. A jakie to jest święto? Ksiądz na początku mówił, kto pamięta? Podchwytliwe pytanie. Kto wie? O, tam jest aniołeczek. Co to za święto? Święto. O, było. Jakie dzisiaj mamy święto? Kto szuka? Proszę bardzo. Chrystusa, Króla Wszechświata. Kto to jest Król? Kto mi powie? Przecież wiecie, że nasz Król. Co musi mieć Król? Na zewnętrznie, na ministrantów będzie czytany. Ale pamiętajcie, kochane dzieci, a szczególnie ci już ministranci, że ślubowanie się skończyło. Felerynki piękny mają, śliczne kończy też. Teraz się rozpocznie służba domu. Nasza parafia jest porządna. Dużo wiemy.
przygotowana, ale i dzieci moje skarby kochane też czuwają tam, jak i rozmawiają. Halo, proszę Pani, do Pani się zwracam, tak? Myślimy, jakie intencje możemy przedstawić Panu Jezusowi. Proszę. My ludzie w kościele mogli rozpoznać Królestwo Chrystusa i ochranię zbawioną. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. My spragnieni prawdy i miłości. Znaleźli ją w sercach ludzi, którzy na ziemi budują Królestwo Chrystusa. Ciebie prosimy. Na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby
aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi śpiewając. Podobnie po wieczerzy się upień i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Naszym biskupem Bronisławem, jego biskupami pomocniczymi, duchowieństwem i całym ludem odkupionym. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych z rodziny Czerwińskich, Wiśniewskich i Orzechowskich i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Dominikiem Savio, patronem ministrantów, błogosławionym Alojzym Orionem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. A teraz, kochane dzieci, w duchu jedności, wszyscy odmówimy tę piękną modlitwę, której nauczył nas sam Pan Jezus. Weźmiemy się za rączki, odważnie do góry, to jest modlitwa jedności i mówimy wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Naszym winowajcom.
staw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Chleba eucharystycznego pragnie On przybywać do serc naszych. Błogosławieni ci, którzy swoje serce otwierają i pozwalają Panu Jezusowi królować w nim. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
na zakończenie jeszcze zaprosić wszystkich na mszę świętą za tydzień. Gorąco was proszę, już widzieliście, że pierwszy śnieg spadł. Różne zapowiedzi zbliżających się świąt są. Przyszła niedziela będzie pierwszą niedzielą Adwentu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Królu Wszechświata, umocniłeś nas swoim ciałem w tej mszy świętej. Dodawaj łask i swojego błogosławieństwa do codziennego świadczenia o Tobie w naszym życiu i w naszym otoczeniu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze mamy gości. Prosimy Panią o jedno. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Thank you.